Ty nosisz tylko lód. Ten jeden raz uwierz w prawdy cud. Dla wielu szczęśliwych dziś ludzi cudem był jego wybór na papieża, cudem jego pontyfikat i krótki czas, po jakim zostanie wyniesiony na ołtarze. Papież jest bardzo szczęśliwy, że będzie mógł osobiście beatyfikować Jana Pawła II, z którym, jak mówi, łączyła go szczególna więź, zarówno za życia, jak i po śmierci poprzednika. Dziś jesteśmy szczęśliwi, że to, o co ludzie prosili, santo subito, w czasie pogrzebu, spełnia się. Nie minęło nawet 6 lat od śmierci papieża, kiedy Stolica Apostolska dopełniła wszystkich kanonicznych procedur. Dziś papież zatwierdził dekret o cudzie. Francuska zakonnica uzdrowienie z choroby Parkinsona zawdzięcza modlitwom do Jana Pawła II. Tym samym Benedykt XVI ostatecznie zakończył jeden z najszybszych procesów beatyfikacyjnych w historii Kościoła. Papież nie widział potrzeby, by czekać, bo sława świętości Jana Pawła II była powszechna i bardzo silna. Natychmiast po jego śmierci, już w czasie pogrzebu, wierni Kościoła domagali się santo subito, uczynienia go świętym natychmiast. To i tak jakby było wiadomo, że to jest taka postać i tak w naszych sercach noszona i tak będzie długo jeszcze noszona, pewnie do końca świata i do zniknięcia ostatniego człowieka na świecie. O jego świętości tośmy wiedzieli już dawno. Wszyscy chyba wiedzieli, jakim on cudownym człowiekiem. Beatyfikacja odbędzie się 1 maja, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, święta, które ustanowił w 2002 roku Jan Paweł II. Papież zmarł w sobotę w Wigilię tego święta, co nadaje uroczystościom głęboki i symboliczny sens. To najlepsza data, by celebrować świętość Jana Pawła II, który miał głęboki kult dla miłosierdzia Bożego. Dla wiernych na świecie, a szczególnie w Polsce, to jedna z najbardziej wyczekiwanych decyzji. I teraz będzie mógł stwierdzić, że mój znajomy był święty. Nie wszyscy go znali osobiście, ale czuli, jakby tak było, bo Jan Paweł II, jak nikt inny, potrafił skracać dystans i rozmawiać z ludźmi o rzeczach ważnych, a czasem i błahych. Dajcie mi skończyć! Tak jak tu w Gnieźnie, gdy opowiadał o zaginionym w czasie mazurskich wędrówek kajaku. Jak ktoś z was ten kajak znajdzie, może nim jeździć do końca życia. Jego wybór dawał Polakom nadzieję w trudnych czasach komunistycznego zniewolenia. Latami nauczał nas, jak wytrwać w wierności wobec najważniejszych wartości. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. On sam, cierpiąc na oczach świata i trwając na posterunku, dawał przykład wierności i oddania. Te 4 miesiące, które pozostały do tej beatyfikacji, to powinien być taki wielki rachunek sumienia Polaków z wierności Janowi Pawłowi II. Kardynał Kazimierz Nycz namawia do powrotu do zapomnianych często tekstów, homilii i encyklik papieskich i ma nadzieję, że beatyfikacja na nowo zjednoczy skłóconych dziś Polaków. Tej naszej wspólnej dzień. Żebyśmy byli po prostu tak zjednoczeni wokół Chrystusa Kościoła i wokół ważnych spraw, jak nas tego uczył Jan Paweł II. Patrząc na wiernych, którzy towarzyszyli polskiemu papieżowi w podróżach po całym świecie, widać, jaką miał siłę budowania wspólnoty między religiami i między ludźmi. Dziś młodzież o 21:00 zaprasza na wielkie marsze dziękczynne. Chwała nam!